Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Otoczenie, w którym jestem w tej chwili, już Państwu pewnie jest znane. Tak, jestem w studiu. Czyli przyszedł czas na kolejną porcję sytuacji z życia wziętych z dróg naszego miasta, naszych okolic. Czyli magazyn poświęcony niebezpiecznym sytuacjom na drogach, które sami sobie stwarzamy. Zapraszam. I zaczynamy od pierwszego filmiku, czyli wyprzedzanie, podwójna ciągła, zakręt i do tego jeszcze mostek. Tak jak Państwo przed chwilą widzieli, kierowca bardzo mocno się spieszy, choć już praktycznie dojeżdżaliśmy razem do skrzyżowania, w którym i tak trzeba wyhamować. I tak to się właśnie spieszymy. Kolejna sytuacja. Dzień, świetna widoczność. Oczywiście kierowca zaczął wyprzedzanie w momencie, kiedy mógł tego dokonać, ale zakończył już za skrzyżowaniem na podwójnej ciągłej. I tutaj warto przypomnieć, że każdy manewr wyprzedzania, który mamy zamiar wykonać, musimy tak zaplanować, aby w pełni zakończył się w miejscach dozwolonych. Następny filmik, również wyprzedzanie. Tego jest niestety najwięcej. Wyprzedzanie, nie dość, że podwójna ciągła i jeszcze pod górę. Widoczność bardzo słaba, ale kierowca na szczęście zdążył. Zdążył, nic się nie wydarzyło. I następny film. Tutaj kierowca szereg wykroczeń złamał. Przepraszam, wiele przepisów złamał. Dojeżdżamy wspólnie do skrzyżowania. Jeden z pojazdów tutaj przed kolumną skręca w prawo. Kierowca chyba tego jeszcze nie widzi, dlaczego sznur samochodów dość mocno wyhamował, ale chyba mu się bardzo spieszy. Czyli rozpoczyna manewr wyprzedzania przed skrzyżowaniem, mija skrzyżowanie. Za skrzyżowaniem również jest podwójna ciągła. A ten kierowca myśli, a to może pewnie i jeszcze ja zdążę. Także naprawdę manewr, szczególnie gdy, że na tym skrzyżowaniu, a to jest skrzyżowanie drogi krajowej z drogą na Kaletnik, Wołownię, bywały tam wypadki i widoczność jest dość słaba, bo jeszcze skrzyżowanie jest na łuku i na górce. Kolejny film, pośpiech, podwójna ciągła, znowu. Kierowca BMW ciągnie, mimo że ledwo zdąża przed nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem. Znowu droga krajowa numer 8, znowu skrzyżowanie z poprzedniego filmu, gdzie kierowca Audi wyprzedził. I ten kierowca, no można powiedzieć, że naprawdę ryzykuje życiem swoim, innych. Gdyż tak jak mówiłem, to skrzyżowanie jest na górce i jeszcze jest łuk. I ten kierowca, no nic nie widać, czy coś nadjedzie z naprzeciwka. A potrafią tutaj samochody naprawdę z niezłą prędkością jechać. Na szczęście kierowcy udaje się ten manewr dokończyć. Oczywiście łamiąc wszelkie przepisy. I może już dość wyprzedzania, bo o tym można by długo mówić. Wspomnę tylko, że wyprzedzanie na każdym kursantom na prawo jazdy jakiejkolwiek kategorii, instruktorzy wpajają, że to jeden z najtrudniejszych manewrów, jakie wykonujemy podczas drogi. Trzeba z góry zaplanować, jak wykonać ten manewr. Oczywiście ma być bezpieczny, zgodny z przepisami,
Ale tak jak Państwo widzieli tych sytuacji, które sami robimy sobie te sytuacje przecież, jest multum, naprawdę, naprawdę bardzo dużo i każdy taki manewr może się skończyć po prostu tragicznie. Także dość już o tym wyprzedzaniu, wróćmy do normalnych, codziennych przewinień. Mamy w tej chwili nagranie z rondo łączące ulicę Podchorskiego z Pułaskiego ulicą. Rondo typu turbinowego, już powinniśmy się przyzwyczaić do tego, czyli dojeżdżając do tego ronda obieramy sobie pas odpowiadający za kierunek jazdy w daną stronę. No ale nie wszyscy może o tym wiedzą. Popatrzmy, co zrobi kierowca tego auta. No, gdybym ja się pospieszył troszeczkę, pewnie zostałbym staranowany. Wróćmy jeszcze raz. Kierowca powinien skrajnym prawym pasem jechać. Niestety przecina na mój prawidłowy pas. Oprócz tego oczywiście zjazd z tego pasa powinien być zasygnalizowany kierunkowskazem wcześniej. Kierunkowskaz zostaje włączony w momencie, kiedy już auto praktycznie jest poza skrzyżowaniem. No i jak to z kierunkowskazami? No, trzeba ich używać, włączać, ale również i wyłączać. Tak jak Państwo widzą, kierowca po około 5 sekundach jadąc jednym pasem nie wyłączył tego kierunkowskazu. Albo używamy tych kierunkowskazów za wcześnie, albo w ogóle, albo za późno. I tak jak przed chwilą był przykład, kiedy ten kierunkowskaz ewidentnie został użyty za późno, tak mamy też nadgorliwych kierowców, którzy jak pomyślą, że mają skręcić w którąś stronę, to już włączają ten kierunkowskaz. Tak jak ten kierowca przede mną jadący, myślałem, że będzie zawracał. Niestety nie. Dobrych kilkaset metrów sobie na tym kierunkowskazie jedzie. No i w końcu chyba jest decyzja. Super. I mamy rondo. Kolejne rondo. To niebezpieczne rondo, o którym wiele, wiele już razy mówiłem w magazynach, na którym wiele kolizji jest, czyli rondo, które jest skrzyżowaniem ulicy Pułaskiego, ulicy Pileckiego oraz Armii Krajowej. Widoczność świetna. Przede mną nic nie jedzie. Nie jestem schowany za jakimś autem. Proszę zobaczyć, jak zareaguje kierowca tej ciężarówki. Teraz Państwo nie słyszą, co prawda, ale ja obserwowałem i użyłem sygnału dźwiękowego, bo ewidentnie kierowca, nie wiem, nie chciał mi widzieć, nie widział, ostro wyhamował. Widzicie Państwo już całą kabiną na pasie dla skręcających w lewo się dopiero zatrzymał. Powtórzmy manewr. Zobaczmy, z jaką prędkością wjechał na skrzyżowanie i kiedy mnie zauważył. Dopiero w tym momencie mnie zauważył. Co by było, gdyby nie zauważył? Trudno powiedzieć, pewnie by doszło do kolizji. Kolejny film. Tym razem z udziałem pieszego. Świetne przejście dla pieszych. Widzimy tutaj pieszego, który skróty sobie robi. Przez całe dwa pasy, pas zieleni i kolejny pas. Dlaczego? Skoro tu jest dosłownie 20 metrów miał do tego przejścia dla pieszych. A potem są potrącenia, wypadki. Następny filmik. Ten sam rejon, to samo przejście dla pieszych. Też sytuacja z pieszym, tym razem prawidłowo przebiegającym przez pasy na czerwonym świetle. Może jeszcze raz. No pewnie padało, nie miał parasola, spieszyło się. Ruch jest. No ale jest pewien plus na pasach. Tylko że potem jak dojdzie do potrącenia, to w materiałach prasowych pojawi się kolejny pieszy potrącony na pasach. Tutaj sytuacja z Augustowa. Dojeżdżam do drugich świateł. Kierowca tego BMW chciał zająć pas lewy, za wcześnie wykonany manewr, czyli wjazd przez podwójne ciągłe
na pas wyłączony z ruchu, czyli tak zwaną zebrę. Kierowca ten, gdyby może nie spojrzał w lusterko, może by i uderzył w to BMW. Kierowca ten prawidłowo chciał zmienić pas. Ten kierowca po prostu się pospieszył, zdecydowanie się pospieszył. I tutaj sytuacja poważna, czyli już chodzi tu o pojazdy uprzywilejowane. Stałem tutaj w kolejce, co prawda szkoda, że wcześniejszego materiału nie udało mi się zarejestrować. Ten wóz strażacki na sygnałach, sygnały dźwiękowe, świetlne, stał przed kolumną samochodów, puszczając auta jadące z naprzeciwka. To nie tak, proszę Państwa, ma się odbyć. Za chwilę za zakrętem był wypadek. Ten wóz jechał do wypadku. Nie mówię tutaj o korytarzu życia, że samochody osobowe trochę zjechały, ciężarówki nie bardzo, bo nie ma pobocza. Ale naprawdę te wozy strażackie stały naprawdę kilkanaście dobrych sekund, nim auta z naprzeciwka przejechały. To nie tak ma się odbywać. I tutaj mamy filmik, który pokazuje, że nie patrzymy na znaki. Nie patrzymy na znaki. Nowy parking przed nowo zbudowanym centrum handlowym na ulicy Armii Krajowej. Nowo wybudowany wjazd na ten parking od Armii Krajowej. Powtarzam, wjazd, nie wyjazd. Ale dla niektórych być może to jest wyjazd. Mimo widniejącego znaku zakazu wjazdu, ten kierowca nic sobie z tego nie robi. Po prostu sobie wjeżdża. Ale to nie wszystko. O kolejny film, wyjeżdżając już z centrum handlowego, widać, że kierowca jednak się zorientował, że tutaj nie może wjechać i powoli wycofuje tą samą drogą się na parking. Także zwracajmy uwagę na w nowych miejscach, gdzie jesteśmy, jak ten ruch powinien się odbywać, aby takich sytuacji po prostu uniknąć. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszy materiał, który Państwo widzieli, najwięcej przewinień, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, przecinanie podwójnej ciągłej. Spieszymy się, po prostu się spieszymy, ryzykując swoim życiem, ale i innych. Oczywiście inne przewinienia typu zajeżdżanie drogi, nieużywanie albo bądź nadgorliwe używanie kierunkowskazów wprowadzających w ten sposób w błąd innych kierowców też może doprowadzić do nieszczęśliwych sytuacji. Mam nadzieję, że kolejne filmiki może będą bardziej luźne, bardziej śmieszne niż te, które dzisiaj Państwo widzieli. Ale to wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas, od naszej dyscypliny na drodze, ale i znajomości przepisów. Także życzę Państwu bezpiecznego kolejnego tygodnia, bezpiecznego długiego weekendu, który się zbliża, abyśmy bezpiecznie mogli wrócić znów za tydzień. Do zobaczenia.